Dzień dobry, autoholicy. W czasach, gdy był produkowany bohater dzisiejszego odcinka, w polskich fabrykach wisiały tego typu plakaty. No po fabrykach, jak widzicie, już prawie nie ma śladu. Na szczęście z motoryzacją jest inaczej. I auto, które chcę wam pokazać, jest po prostu cudowne. Nie pozostaje mi nic innego, jak zabezpieczyć się przed spadającymi cegówkami. Jadę po właściciela, a wy oglądajcie sobie tą perełeczkę motoryzacji. Jest z nami Kacper. Witam. No dobra, właściciel pięknej perełeczki. Tak, właściciel w tym momencie tak. W tym momencie tak. Jak najbardziej. Jak myśmy rozmawiali już troszeczkę przed nagraniami, masz go od 2 miesięcy. Dokładnie. Czyli to nie ty modyfikowałeś, powiedzmy kupiłeś już z grubsza. Tak, kupiłem tak zwanego gotowca. Kupiłeś gotowca, a kto był, że tak powiem, kogo to jest dzieło? Znajomy z Kościerzyny. No, to nawet właściciel, moje okolice. Właściciel tapicerni. Nawet nie wiedziałem, że takie cuda w mojej okolicy się dzieją. Natomiast no, auto jest piękne, wygląda naprawdę jak $1 milion i ma takie smaczki, które dla człowieka, który lubi tego typu youngtimery, no to jest bardzo ważne. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jak zobaczyłem ogłoszenie tego auta, od razu mi się spodobało, także stwierdziłem, że muszę go mieć. Must have. Tak. Wrzuciłem numer telefonu do Facebooka, żeby sprawdzić, kogo jest, i okazało się, że mamy 35 wspólnych znajomych. Więc, świat jest mały. Więc wypytałem o ten samochód do ostatniego tak jakby... czego? To jest to, co mówiłem. Do ostatniego znajomego, powiedzmy. Wypytałem o ten samochód do ostatniego znajomego i stwierdziłem, że muszę go mieć. Rocznik? 7.9. Silnik? 2.0/16. Z kalibry? Tak. W autku, które jest naprawdę lekkie, to jest szatan. Ale dobra, nie będziemy upalać, bo to nie o to chodzi. To nie jest samochód do upalania, to jest samochód po to, żeby go mieć, żeby stał, żeby pachniał, żeby go przeczyć szmatką. Dokładnie. I pojechać na zlot, o którym... Żeby się dobrze prezentował, jako auto firmowe zlotu, właśnie, który organizujemy tutaj we wrześniu, w tej pięknej scenerii, w której jesteśmy. Właśnie, no sceneria jest bardzo, że tak powiem, klimatyczna, trochę Mad Maxem zajeżdża. No niestety, tak mamy z polskim przemysłem. Dokładnie. Wszystko poszło w diabły za bezcen, no ale dobra. Przynajmniej jest gdzie nagrywać. Troszeczkę więcej o tym zlocie, jak już... Troszeczkę więcej o tym zlocie. Trzeci rok z rzędu będziemy organizować zlot, który nazywa się Youngtimers Show. Jest to impreza dla samochodów 30+, które są modyfikowane. Czyli seryjne raczej, nie jakieś mody muszą tak, być? Muszą być. Okej. Okay. Dąbrowa? Dąbrowa. Dąbrowa, no to słuchajcie, autoholicy, już wiecie, w Dąbrowie Górniczej do tego oto człowieka, na pewno gdzieś będzie jego podpis tam w linku, możecie uderzać. Natomiast co, auto jest na iRide'zie. Tak. Pięknie się składa przód, pięknie się składa tył, robi się, pompuje. Dokładnie. Silnik no, zapewne gwarantuje ponadprzeciętne osiągi, ale tak jak powiedziałem, już chyba wyrosłem, wiesz, z tego, żeby upalać. Ja też. Takie takie samo podejście mam. Nie, to już tak z wiekiem przychodzi. Dokładnie. Fajnie się prezentuje w garażu, fajnie dokładnie na niego popatrzeć. Otwierasz maskę, ten fajnie kinluk, się nim przejechać. Ale na spokojnie. Dokładnie. Z takich jeszcze modyfikacji, powiedzmy, które ty zrobiłeś drobnych? Wiesz co, ja zdążyłem zrobić tylko końcowy tłumik, ponieważ poprzedni mi nie pasował. I dołożyłem manualny pilot do AirRide'a. Aha. Ponieważ bezprzewodowy ma delikatne opóźnienie w czasie i nie było idealnej możliwości ustawienia ciśnienia do jazdy. Rozumiem. Natomiast, że tak powiem, jakieś plany masz co do większych przeróbek, czy zostawiasz go w takim stanie, w jakim jest? Znaczy, jedyny drobny detal, który najbardziej mnie denerwuje, to niestety koła, które nie są oryginalne. Są to boli, nie? Są to niestety Dariusze tak zwane. I to będzie... To jest moja tak jakby najważniejsza modyfikacja, którą chcę zrobić w tym aucie, czyli znaleźć identyczne koło, ale oryginalne. Rozumiem, czyli po prostu chcesz iść w kierunku oryginalnego szyku i cię podróbka nie zadowala. Dokładnie. Zobacz, a uwierz mi, że 10% osób by nie zauważyło. No myślę, że wprawne oko wyczai. Poza tym można sobie pomacać, że z tyłu jednak nie ma tej nakrętki. No jednak, no widzisz, no ale wygląda tak z metra bardzo zacnie, nie powiem. Zwłaszcza jak się chowa to przednie kółko. No dobrze, słuchajcie, no to tutaj dużo więcej mówić. Zapraszamy na tą imprezę. Wszystkich posiadaczy starych samochodów odświeżonych albo w budowie prosimy o kontakt, no bo to chyba o to chodzi, żeby, jak najbardziej. Będziemy żeby się pokazać. Będziemy mieli 100 miejsc na takie samochody. Wybierzemy same najlepsze samochody. Zapraszamy uczestników z zagranicy, z Niemiec, z Austrii, z Czech, ze Słowacji. Także na pewno będzie to gruba impreza.
Podczas całej imprezy będzie koncert Bas Taipana plus Bob One. I szykujemy jeszcze kilka atrakcji, o których nie chcę na razie zdradzać, żeby jednak była jakaś niespodzianka. A co najważniejsze, będzie można spotkać ludzi podobnych wariatów jak my, którzy po prostu, no jak mają trochę wolnego czasu i no niestety pieniędzy, bo to nie jest tani sport, inwestują w coś, co pozwoli naszym dzieciom docenić piękno tej motoryzacji. Dokładnie. Bo to o to chodzi. No. Myśmy się wychowali na samochodach, które jeździły no, w tamtym czasie KDC. Ja pamiętam, jak ja byłem małym szczylem, o Jezus, to było auto marzeń, no naprawdę. Dokładnie. No. A teraz jest też autem marzeń, tylko zupełnie innego podejścia. No, w tym momencie takie auta, czy Golfy jedynki i tak dalej, to są auta, które no, my widywaliśmy na drodze. I są kupowane z sentymentu. A w tym momencie dla naszych dzieci są to auta klasyczne. Tak, to są auta klasyczne. I po tym widać, jacy jesteśmy starzy. Dokładnie tak. No dobra, nie będziemy dłużej przynudzać. Wy sobie pooglądajcie jeszcze to cudeńko, bo jest naprawdę śliczne. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Na Pozdro. Razie. Cześć. Thank you.